Zostaliśmy poproszeni o znalezienie wysokości walca o objętości 16πn do 5 i podstawie, której promień wynosi 2n. Przypomnijmy sobie, w jaki sposób oblicza się wysokość walca. Narysuję tutaj walec. A zatem, jeżeli to jest górna podstawa mojego walca, a to jest wysokość nie, to powinno być proste jeżeli to jest wysokość mojego walca, Gdyby walec był przezroczysty, to widzielibyście także jego dolną podstawę, która wygląda tak samo jak górna, czyli mniej więcej tak. Poprawię tę linię. Narysuję to linią kropkowaną, żeby pokazać, że ta linia byłaby widoczna tylko wtedy, gdyby walec był przezroczysty. A zatem to jest nasz walec. Objętość walca, gdy wysokość to h, a więc gdy wysokość naszego walca to h. Gdybyśmy mieli pole góry lub dołu podstawy dolnej lub górnej, oznaczone jako a, to objętość tego walca będzie równa wysokości pomnożonej przez pole podstawy górnej lub dolnej, pomnożonej przez pole podstawy górnej lub dolnej. No dobrze, to co nam tutaj mówią? Mówią nam, chcemy znaleźć wysokość. Mówią, znajdź wysokość, a więc musimy znaleźć wartość h. To jest wartość, której nie znamy. Wysokość walca o objętości 16πn do 5, a zatem podają nam objętość, podają nam, że objętość wynosi 16πn do 5, a zatem to tutaj jest równe 16πn do 5. Mówią nam także, że promień podstawy wynosi 2n, a zatem nie podają nam pola, ale podają nam promień. Mówią nam, że ten promień że ten promień wynosi 2n. Dobrze, jeżeli znamy promień koła, to znamy jego pole, a zarówno dolna, jak i górna podstawa są tutaj kołami. W ten sposób zbudowany jest walec. To są koła. A zatem jeśli znamy promień, to znamy także to pole. Pole jest równe pi r kwadrat. Pi r kwadrat to jedna z pierwszych rzeczy, których uczymy się na geometrii. W tym wypadku to będzie równe pi nasz promień jest równy 2n a zatem pi razy 2n do kwadratu wiemy że to jest to samo więc pole jest równe pi razy 2 do kwadratu czyli 4 razy n do kwadratu 4n kwadrat jeśli zmienimy kolejność to otrzymamy pole równe 4pn kwadrat a zatem to jest pole to pole tutaj teraz możemy obliczyć wartość h Mamy 16pi n do 5, to nasza objętość, która jest równa naszej wysokości, pomnożonej przez pole pomnożonej przez pole podstawy naszego walca razy 4pi n2. Jeżeli chcemy obliczyć h, najlepiej zacząć od. w zasadzie to od razu da nam wynik. Najlepiej podzielić obie strony tego równania przez 4pi n2. A zatem dzielimy prawą stronę przez 4pn kwadrat. Dzielimy lewą stronę przez 4 pn kwadrat. Dzielenie musimy wykonać po obu stronach. Po prawej stronie wszystko się redukuje. O to nam właśnie chodziło. Zostaje nam h równe temu, co mamy tutaj. Możemy to jeszcze uprościć. Mamy pi, dzielone przez pi, więc to się redukuje. Mamy 16 dzielone przez 4... Więc to się redukuje do 4 dzielone przez 1 lub po prostu do 4. I zostaje nam n do 5 przez n kwadrat. W takim przypadku możemy odjąć wykładnik potęgi z mianownika od wykładnika potęgi z licznika. A zatem otrzymamy 4. 4 to jest 4 pierwsze, dlatego zapisuję to jako po prostu 4. Pis się zredukowało razy n do potęgi 5 minus 2, czyli do trzeciej n do potęgi trzeciej. I gotowe. Wysokość tego walca wynosi 4n, 4n do potęgi trzeciej.